Panie pośle, wiemy, że wystąpił pan także z oficjalnym pismem do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji we wrześniu z prośbą o wyjaśnienie sprawy związanej ze skażeniem wody. Czy udało się jakieś merytoryczne informacje uzyskać? Myśmy wystąpili z dwoma pismami, z jednym pismem do PWiK, do prezesa Ochotnego i z drugim pismem do wrześniańskiego sanepidu. W przypadku sanepidu na pismo zareagowano bardzo szybko, doszło do bezpośredniego spotkania mojego z panem doktorem Pałczyńskim i w zasadzie w kwestii sanepidu mamy pełną jasność co do jego działań, które wydają się tutaj w świetle na mojej obecnej wiedzy jak najbardziej prawidłowe, skuteczne i nie pozostawiające niczego do życzenia. Nawet ta akcja jeszcze pokazała pewne braki, które się dziś tutaj pojawiają w takich sytuacjach kryzysowych, jak chociażby problemy z szybkim załatwieniem beczkowozów dowożących, takich, które mają prawo, mają atesty do dowożenia wody, więc takie rzeczy się tutaj ujawniły i myślę, że teraz będą mogły być już naprawione, tak żeby w przyszłości tego typu kłopotów nie było, ale w przypadku sanepidu mamy tutaj pełną jasność. O tyle, jeśli chodzi o PWiK, to oczywiście otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania od pana prezesa Ochotnego, ale ta odpowiedź jest tak naprawdę powieleniem notki prasowej, jaka została zaraz po całym zajściu, kiedy zostało ono medialnie ujawnione, bo z tego co wiemy, początek tego zdarzenia miał miejsce znacznie wcześniej, czym naraził ludzi na być może możliwość utraty zdrowia. To jest ta sama notka prasowa, którą PWiK wtedy skierowało. Ja może sobie pozwolę tylko przeczytać króciutkie trzy pytania, które panu prezesowi zadaliśmy, bo one są istotne. I to było pytanie, czy potwierdza pan otrzymanie zgłoszeń dotyczących jakości wody w terenie objętym skażeniem w okresie od 17 do 24 lutego, czy i jakie działania zostały podjęte przez PWiK w związku z podejrzeniem niskiej jakości wody i kiedy je rozpoczęto, czy prawdziwe są informacje o rzekomych płukaniach sieci w okresie od 17 do 24 lutego, jak wyglądała sytuacja z jakością wody na pozostałych ulicach w tym okresie, i czy znana jest ilość osób, które mogły ulec zatruciu, nim stwierdzono skażenie. W odpowiedzi nie otrzymaliśmy odniesienia do żadnego z tych pytań, więc ja mam trzy w zasadzie takie przypuszczenia, że z jednej strony mógłbym przypuszczać, że pan prezes Ochotny ma mnie za jakiegoś idiotę patentowanego, któremu można nie odpowiadać. No to tu bym chciał od razu odpowiedzieć, że nie odpowiadając na pytania parlamentarzystów, pan prezes Ochotny nie wypełnia swoich obowiązków, które ma zapisane i które ma obowiązek wypełniać i z tego powodu będziemy dochodzić swoich praw i ewentualnie wyciągać dalsze konsekwencje. Najprawdopodobniej skierujemy pismo w trybie oficjalnego dostępu do informacji publicznej o przekazanie kompletu dokumentacji dotyczącego całego zdarzenia i jednocześnie najprawdopodobniej napiszemy również skargę do pana burmistrza, który jest bezpośrednim przełożonym pana prezesa Ochotnego, na urzędnika, który w taki, a nie inny sposób traktuje prośby organów konstytucyjnych państwa polskiego. Drugie, co mi się nasuwa, to, że pan prezes Ochotny ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem bardzo prostych zdań, które przeczytałem i pewnie wszyscy słuchacze zrozumieli. Jak widzicie państwo, pan prezes Ochotny ma problem z ich logicznym i zrozumiałym przeczytaniem i udzieleniem na nich jasnej i prostej odpowiedzi. Trzecia rzecz, że pan prezes Ochotny nie chce na te pytania odpowiedzieć, ponieważ ma coś do ukrycia, czy też sam widzi, że jest osobą winną lub przynajmniej współwinną sytuacji, która miała miejsce. W każdym z tych przypadków to postępowanie jest karygodne i niestety rzutuje, oprócz tego, że rzutuje na samego pana prezesa Ochotnego, na jego postrzeganie, rzutuje również niestety na władzę we wrześniu, na burmistrza, który jakby jest jego bezpośrednim przełożonym, który go mianował na to stanowisko i tu jest jakby też, pewnie będzie taka konieczność, że pan burmistrz musi podjąć jakąś decyzję, czy chce się tego typu ludźmi otaczać, którzy stwarzają wokół jego osoby na pewno zły PR, czy też nie, bo pamiętajmy, że konsekwencje działań tych osób, konsekwencje atmosfery, którą te osoby wytwarzają, będą rzutowały na odbiór całej grupy jakby rządzącej, czy całego tego obozu rządzącego we wrześniu, również pana burmistrza. Także to jest wybór pana burmistrza i tu apeluję, żeby się jednak naprawdę pochylił nad tym problemem i próbował jakoś to rozwiązać, tym razem proobywatelsko. A ja mam takie pytanko, jeśli chodzi właśnie o pana burmistrza, czy
informacje, które on przekazuje mieszkańcom za pośrednictwem tych komunikatów zamieszczonych na stronach ratusza czy w prasie, według pana są wystarczające, czy też takie bardziej, powiedziałabym, lakoniczne? Znaczy ja powiem tak, ja jestem zwolennikiem większego otwarcia na rozmowę z obywatelami, ale to jest jakby moje prywatne zdanie. W ramach systemu demokratycznego, w ramach sprawowania mandatu samorządowego, stylów uprawiania władzy może być wiele. Pan burmistrz Kałużny raczej przyjął taki styl dość, powiedziałbym, oszczędnego operowania informacjami, które są przekazywane opinii publicznej, raczej takiego działania, pokazywania bardziej efektów niż konsultacji wcześniejszych czy też szerokich rozmów z obywatelami. No to jest jakiś wybór linii. Czy ta linia się sprawdza, to już jest druga sprawa. No, wygląda na to, że może nie do końca, ponieważ gdzieś tutaj już słyszymy, że są pęknięcia na tym monolitycznym poparciu dla burmistrza, że pojawia się wyraźna opozycja, więc to powinien być sygnał również dla pana burmistrza i jego obozu, jakby wspierającego go politycznego czy też samorządowego, że powinni gdzieś pewnie dokonać jakichś korekt, bo to nie jest to, czego obywatele oczekują, a jednak mimo wszystko powinniśmy najbardziej być wyczuleni na ten głos społeczny, więc ja jestem raczej zwolennikiem szerszego otwarcia, szerszych rozmów ze społeczeństwem, bo to później ułatwia tak naprawdę wdrażanie pewnych rzeczy, przekonsultowanie pewnych spraw, pomaga ich akceptację przez społeczeństwo i niweluje szereg problemów, które się pojawiają, które we wrześniu są raczej problemami bardzo często, które można byłoby naprawić poprzez to, że gdybyśmy wcześniej rozmawiali. Czy według pana mieszkańcy słusznie czują się niedoinformowani w tak ważnej sprawie? No ja myślę, że w tej sprawie wszyscy czujemy się troszeczkę niedoinformowani. Ja oczywiście nie mówię, że pan burmistrz tutaj coś ukrywa, bo być może jest tylko taki zakres wiedzy, jaki tutaj ma. No też pamiętajmy, że nie jesteś, że osoba sprawująca urząd burmistrza nie jest w stanie literalnie i punktowo nadzorować wszystkich operacji, które robią spółki miejskie, podlegli im pracownicy i dyrektorzy. No to jest fizycznie niemożliwe. Natomiast wydaje się, że tutaj oczywiście bardzo słuszne było skierowanie tej sprawy przez burmistrza, doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Słusznym jest zawieszenie po pana ochotnego. Ja uważam, że po tych jeszcze innych rzeczach, moim zdaniem, jak najbardziej byłaby tu słuszna dymisja, ale to jest decyzja już pana burmistrza, nie moja, i ja nie będę mu meblował samorządu i spółek komunalnych. Natomiast wydaje się, że gdzieś w tej chwili troszeczkę brakuje jakby jeszcze szerszej informacji, co się dzieje, jaki jest postęp tych prac, co dalej zrobiono. No, w tej chwili mamy informację od pana ochotnego, że nawet ja dostałem w piśmie, że już nie ma żadnego zagrożenia, wszystko jest dobrze, a w międzyczasie były komunikaty sanepidu, które mówiły, że również że może nastąpić jakby kolejne takie, znaczy nie tego typu, ale kolejne zagrożenie skażenia wody. Także gdzieś mamy tu chaos komunikacyjny i moim zdaniem w PWK nie dzieje się dobrze. I ratusz też powinien bardziej pochylić się jednak nad mieszkańcami i troszeczkę bardziej wyjaśnić im tę sytuację, zrobić ją bardziej przejrzystą, co się w tej sprawie dzieje. Ostatni komunikat piątkowy, jaki sanepid wydał, mówi o tym, że cały czas są prowadzone przez PWK działania naprawcze, ale jednocześnie w tym samym komunikacie można przeczytać, że cały czas prowadzona jest też dezynfekcja sieci. Czy w związku z tym uważa pan, że mieszkańcy mogą bez obaw pić taką wodę? Ja myślę, że jeżeli jest to w tej chwili pod kontrolą sanepidu, który już w tej chwili jakby monitoruje i pilnuje tej sieci w różnych punktach, to myślę, że tak, myślę, że można. Natomiast ja mam jeszcze jedną rzecz, bo skoro mówimy tutaj o konserwacji, o naprawie tej sieci, to jeszcze istotnym elementem jest zadanie pytania i to również powinna sprawdzić prokuratura, ale myślę, że i pan burmistrz powinien się tutaj bliżej zorientować w tym temacie. Czy przyczyną tak naprawdę tej awarii, która nastąpiła na jednym z końcowych zaworów tego węzła, było to, że rzeczywiście był to przypadek losowy,
czy też mamy do czynienia na przykład z zaniedbaniem w konserwacji, z oszczędnościami prowadzonymi przez PWiK i niewymienieniem danych instalacji na czas, z zaniedbaniem konserwacji tego typu, tego zaworu. No to są rzeczy, na które trzeba sobie odpowiedzieć, bo jeżeli mielibyśmy do czynienia z którymś z tych przypadków, to mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, a nie z przypadkiem losowym. Z naszych informacji wynika, że tego zaworu w ogóle tam nie było antyskażeniowego i to jest cały szkopuł. A jeśli rzeczywiście nie było tam w ogóle tego zaworu antyskażeniowego, no to myślę, że mamy sytuację już w ogóle dość jasną i nie wiem, co jeszcze, gdyby to było faktem, pan prezes Ochotny robi na swoim stanowisku. Wspomniał pan też podczas naszej rozmowy, że burmistrz zawiesił w czwartek pana prezesa Jarosława Ochotnego w swoich czynnościach służbowych. Czy nie wydaje się panu zatem dziwne, że dzień później, czyli w piątek, pan Ochotny podpisuje się pod komunikatem, który został zamieszczony na stronach PWiK, nadal jako prezes Jarosław Ochotny? Tak, to jest moim zdaniem nadużycie, dlatego że w momencie, w którym następuje zawieszenie, wydaje się, że naturalnym jest, że obowiązki przejmuje ktoś, kto pełni obowiązki, czy to prezesa, czy też jego zastępca. Natomiast prezes od tego momentu no, nie ma prawa podpisywania oficjalnych dokumentów jako prezes funkcjonujący, pełniący obowiązki, ponieważ przebywa w zawieszeniu. Proszę mi powiedzieć, co według pana my nawet jako media możemy zrobić, żeby chcąc sumiennie poinformować czytelników o całej tej sytuacji, jeśli jest taka trudność w dostępie do informacji, a nawet no, rzucanie nam kłód pod nogi? Znaczy ja myślę, że tutaj państwo musicie pytać, musicie wykorzystywać cały czas swoje możliwości, bo jak to mówią, pukającemu otworzą, po prostu cały czas trzeba być taką troszeczkę, no, trochę taką muchą, która nie pozwala spokojnie spać, natomiast rzeczywiście trzeba się o swoje dobijać. Ja ze swojej strony powiedzieć jedno, że na pewno wystąpię o ten dostęp do kompletu dokumentów PWiK i poproszę o taką samą dokumentację z Urzędu Miasta i Gminy w trybie dostępu do informacji publicznej, czyli to, co przysługuje mi jako posłowi do Parlamentu RP, jako jeden z elementów możliwości kontroli różnego rodzaju spraw. I kiedy tą dokumentację będę miał, ja nie będę tej dokumentacji ukrywał. Ta dokumentacja będzie do wglądu i dostępu, dlatego że uważam, że ja mam prawo wiedzieć, mają prawo wiedzieć wszyscy moi wyborcy, mają prawo wiedzieć obywatele Wrześni, jak sytuacja wygląda. Jeśli nie możemy do pewnych informacji otrzymać informacji normalnie, to musimy ją otrzymać drogą taką, jaka jest droga oficjalna, która nie pozwoli, czy to panu prezesowi na przykład PWiK, unikać dostępu do tych informacji. Ale czy nie wydaje się panu właśnie to dziwne, że osoby, zdarzyło się to, co się zdarzyło, to więc z mojego punktu widzenia powinno prezesowi PWiK zależeć na jak najszybszym poinformowaniu czytelników, skoro nie czuje się winny, to wydawałoby się, że nie powinien niczego ukrywać, a tutaj zupełnie odwrotnie się dzieje. Dokładnie tak i to właśnie rodzi podejrzenia. Ja uważam, że osoba niewinna, nie ma czego ukrywać, powinna się natychmiast poddać osądowi i jednocześnie natychmiast udzielić wszelkich możliwych informacji, dostępu do wszelkich możliwych dokumentów. Jeżeli ktoś coś ukrywa, jeżeli ktoś coś próbuje gdzieś przetrzymać, utrudnić dostęp, opóźnić dostęp do danych, dla mnie jest osobą, która ma w tym jakiś ukryty cel. No, ten ukryty cel w takim przypadku może być tylko jeden, czyli gdzieś widzi, że albo jest pewien, że popełnił jakieś niedopatrzenia czy niedociągnięcia, albo przypuszcza, że mógł popełnić, nie mając nawet pewności, i chucha na zimne. Ale to nie jest droga do tego, żeby rozwiązać. Jeżeli działa w ten sposób, to niezależnie od celów, przyczyn czy tego, jakie są jego chęci, no jest osobą, która nie powinna pełnić tego stanowiska. To jest stanowisko, które jest stanowiskiem samorządowym, jest stanowiskiem, w którym zarządza on mieniem samorządowym i to musi być osoba, która jest przychylna obywatelom. To obywatele są osobami, które wybierają władze samorządowe i pan Ochotny swoje stanowisko, ba swoją pensję niemałą, zawdzięcza właśnie podatkom obywateli Wrześni. On jest im informacja należy się w każdej chwili. Jeżeli on tego nie rozumie, to naprawdę nie jest osobą, która powinna zajmować to stanowisko.